macie silnik elektryczny do łodzi czy pontonu bez maksymizera, w prosty sposób można sobie zrobić taki maksymizer domowym sposobem. Znaczy, zakupuje się na Allegro regulator obrotów silnika. Ja tu mam akurat 40-amperowy. Są różne i mocniejsze też. Wygląda to w ten sposób, że ma tutaj jakiś układ elektroniczny. Włącznik przód, tył, trzypołożeniowy i zero. Potencjometr do regulacji prędkości, regulacji napięcia i jak szybko będziemy płynąć. Płynnie zmieniamy wtedy biegi tym potencjometrem. Tu wyświetlacz, ile tego napięcia tam idzie na ten silnik. I przewody wychodzą nam tutaj z tego miejsca. One są tam opisane, te śruby, które trzymają te przewody. Plus minus na akumulator i plus minus do silnika. To oczywiście można zamontować w głowicy sterującej silnika zamiast tego włącznika wielopozycyjnego. Natomiast ja nie chciałem tego robić z tego względu, że jeżeli prędkości przepływania są maksymalne, czyli wrzucamy piąty bieg i prędkość mamy maksymalną, chcemy się szybko przemieszczać, to wówczas tu dzięki temu urządzeniu nie ma żadnych oszczędności. To jest tylko i wyłącznie do trollingu, do pływania za szczupakiem, za sandaczem, za sumem. Wówczas tak jak my pływamy, mamy akumulator 1 80 amperogodzin i po 6 godzinach spadek na tym akumulatorze to jest 0,4 volta zaledwie, czyli jak mamy naładowany tak na maksimum prawie na 13 V, to do 12,6, 12,7 taki mamy spadek napięcia po 5-6 godzinach pływania. Także oszczędność jest kosmiczna, nie trzeba wozić dwóch akumulatorów, wystarczy jeden i dzięki takiemu urządzeniu mamy płynną regulację prędkości płynięcia.